FIFA. FIFA. Dla części z was sens życia, moment, w którym możecie ograć kumpla 10 do jaja. Dla kogoś innego to po prostu maszynka do robienia pieniędzy. Dla Romana Abramowicza? Maszynka do robienia pieniędzy. Maszynka do robienia pieniędzy. Dla szefa FIFA? Maszynka do robienia. Akces dla Gazpromu? Maszynka do robienia pieniędzy. A dla piłkarzy? Sens życia. Maszynka do robienia pieniędzy. Nie, no, sens życia. No, też sens życia oczywiście. Być może widzieliście, że jedna z pierwszych rzeczy, które... To było też dla mnie niesamowite w czwartek. W czwartek. Mhm. Jedna z pierwszych rzeczy, która się pojawiła w czwartek, kiedy jeszcze nie wiadomo było, jak którą stronę to pójdzie, czy to będzie trwało godzinę, czy to będzie trwało więcej, było to, że przecież my mieliśmy mieć najbliższy mecz barażowy przecież z Rosją. Właśnie, to mi wytłumacz. To jest mecz barażowy, który dotyczy Mistrzostw Świata, Europy, czego? Już sobie sprawdzę. I baraże to znaczy, że już prawie wypadliśmy, ale jeszcze nie do końca. Dokładnie. Tak? No w każdym razie, na pewno widzieliście, że polska reprezentacja nie zagra, postanowiła nie zagrać meczu barażowego z reprezentacją Rosji, bo tak napisał na Twitterze Cezary Kulesza. Wtórował mu w tym prezydent Andrzej Duda, napisał tak ładnie, tak jest. Z bandytami się nie gra. Czyli nie ma jeszcze stanowiska FIFA w tym zakresie? A nie wiem. Czy to będzie samej FIFA? A nie, no właśnie sama FIFA chyba cały czas jest nieokreślona. Nie wiem jak na dzisiaj stan. No. Natomiast tak, to miało być baraże, które się miało odbyć 24 marca do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Pierwsze info jest takie, że nie wyobrażamy sobie grać na terytorium Rosji. Drugie, że nie wyobrażamy sobie grać z Rosją. Trzecie, nie wyobrażamy sobie, żeby Rosja nie została wykluczona w ogóle z tych i innych rozgrywek. Nie można jej po prostu wykluczyć od tak? No i wydaje mi się, że to idzie w tym kierunku. Najpierw pojedynczy ludzie, czy to trenerzy, czy piłkarze, czy jacyś członkowie organizacji się wypowiadają, że tego nie widzą. I oczywiście komentatorzy, nie wiem, tam Stanowski i inni bardzo, bardzo mocno i bardzo szybko o tym mówili. To, co było kluczowe i to, co było takie trochę tricky, to, żeby nie postawić się w sytuacji, w której na przykład my powiemy, dobra, to my nie będziemy brać udziału w tym meczu, ale ponieważ FIFA nie zajęłaby żadnego stanowiska, a jest to możliwe zawsze, to po prostu my byśmy oddali mecz walkowerem. Czyli to by było takie... Oczywiście, ja wiem, że można tak zrobić, tylko to jest... To chyba nie też to chcielibyśmy osiągnąć w tym wszystkim. Nie, myślę, że też mogli chcieć to osiągnąć, bo w takiej sytuacji, nawet jeśli miałoby się dla nich zakończyć to z perspektywy Cezarego Kuleszy walkowerem, i tak myślę, żeby to zrobili. A to otworzyłeś Abramowicza, no. Tak, no to podobny temat. Roman Abramowicz, jeden z bogatszych Rosjan, którzy sobie upodobali w pewnym momencie, w 2003 roku chyba, klub Chelsea. Lat temu, no. Zainwestowali ogromne pieniądze w ten klub do tego stopnia, że Chelsea się mega wybiło na scenie i zaczęli to odnosić sukcesy. I nie wiem, czy oni przed Abramowiczem mieli takie, że wygrywali nie wiem. Ligę Mistrzów? A nie, Ligę Mistrzów na pewno nie. Bo po Abramowiczu dwa razy chyba wygrali, tak? Wygrywali, nie wiem ile razy. Nie wiem, ile jest to wiadome, ile musiał dać hajsu na Chelsea, żeby zaczęli tak wygrywać? Nie, no jakieś ogromne pieniądze co roku. Ogromne pieniądze co roku. I tutaj informacja z dzisiaj w nocy, albo z wczoraj jeszcze, dla nas wczoraj, dla was kilka dni temu, poinformował, że wycofuje się z zarządzania Chelsea Londyn. Nie powiedział czemu, po prostu, że oddaje zarządzanie klubem powiernikom klubowej fundacji charytatywnej, czyli żeby oni sobie chyba sami wybrali. No bo każdy klub bardzo często ma swoją taką fundację. Że, taki zarząd jakby. Taki zarząd, ale też zarząd, który nie działa na zasadzie zarabiania, tylko działa na zasadzie podtrzymania klubu. I on jest właścicielem, nie trenerem, tak? W sensie to daje hajs. Tak, tak. I siedzi w loży. A kto jest trenerem Chelsea? Teraz nie mam pojęcia. Pewnie jakiś znany też. Thomas Tuchel. To nieznany. Z jakiego powodu tego typu... Bo ostatnio widziałem, przez Kraków jechało takie fajne, nowoczesne auto elektryczne w ogóle jakieś tam, czy to była Kona, czy coś tam? Hyundai Kona, czy coś tam? Wodociągów krakowskich, no nie? I sobie myślę, po co taka instytucja jak Wodociągi Krakowskie dba o... W sensie było obklejone taką, jakby taka pozytywna reklama, że Wodociągi Krakowskie są super. Po co taka instytucja jak Wodociągi Krakowskie dba o dobry PR? Przecież i tak nie ma innej firmy niż Wodociągi Krakowskie do tego, żeby dostarczyć wodę w Krakowie. Po co im dobry PR na temat ich samych? Zastanawiam się, po co Gazpromowi dobry PR na temat Gazpromu? W sensie, dajesz surowiec za hajs, jeśli ktoś chce, to go weźmie, jeśli nie chce, to nie weźmie go dlatego, że jesteś mile postrzegany, bo finansujesz klub piłkarski, czy jak to działa. I to tak duże pieniądze, w sensie to im ociepla wizerunek, po co im ten ciepły wizerunek? Wydaje mi się, że ktoś... Jeżeli ten ciepły wizerunek, który tyle lat budowali, od tak nagle jest totalnie zniszczony przez wojnę. Co? Gazprom ciepły, nie no bo gaz, ależ ciepło. No, ciepły wizerunek Gazpromu już jest totalnie oziębiony, zlodowaciały przez wojnę, bo rozumiem, że hajs ten dajesz po co? No po to, żeby cię postrzegali jako o, fajna marka. No chyba nie, no chyba tylu pieniędzy nie dajesz tylko po to, w sensie dajesz też dlatego, że na danym rynku być może stajesz się dostawcą, tak? Jakby Niemcy to
Było powiedziane nieraz, że Niemcy są... Nord Stream, no tak. To jest naprawdę, Niemcy nie mają ciekawszych zajęć niż dogadywanie się z Rosjanami. Robią to świetnie od kilkuset lat. Nie? No właśnie widzę, no, w sensie nie ma ciekawszych zajęć dla Niemców, tylko dogadywać się odnośnie dostaw gazu z Rosjanami. Niestety oni za każdym razem, jak się dogadują, to dochodzą do tego momentu, w którym tak. stwierdzają... To był dobry pomysł. Tylko czemu między nami jest ta Polska, nie? Coś takiego, no. Cieszę się, że się dogadali odnośnie Swifta. Jak już uruchomią te sankcje związane z wykluczeniem Rosji z systemu Swift, czyli rozumiem, że nie będą mogli sobie robić przelewów na takim poziomie, jak teraz mogą między bankami, czy po prostu, no bo wszystkie te przelewy, jak ja dzisiaj chcę komuś wysłać pieniądze do kolegi, który mieszka w Holandii, no to Swiftem leciało, jeśli dobrze rozumiem, tym systemem transakcyjnym. Jeśli im to zabiorą, no to ja tak mówię, no to z czym oni czekają, a potem sobie, kurde, przecież oni jakby sami pozbawiając się partnera gospodarczego, ekonomicznego, to oni też, kurde, nie możemy z nimi handlować, też na tym tracimy. Ale ciekawym wątkiem, który też jest na bardzo wczesnym etapie, a wydaje mi się, że będzie się rozwijał bardzo mocno, jest to, że jeżeli dla części z was, a wydaje mi się, że tak jest, ważne były aspekty ekologiczne, zmian klimatu, tego, żeby przechodzić na energię zieloną, to są dwa takie wątki wynikające z agresji na Ukrainę. Po pierwsze to, że wygrają w Europie te państwa, które są najbardziej niezależne energetycznie, bo przeszły już teraz na energię odnawialną. Bo one mają wywalone na ten rosyjski gaz, na rosyjski węgiel, mają wywalone na braki w dostawach. Prawda? No bo jeżeli ktoś już są takie kraje, które są dostosowane, bo wydaje nie, no, się... Są kraje... Nie, bo to nie chodzi o 100%. Nie chodzi o 100%, chodzi o większość. No, ale... Na przykład tak nie mamy. Niemcy na przykład są bardzo zależne od rosyjskiego gazu. No ale właśnie dlatego, że same się pozbawiły kopalni węglowych. Powiedzieli, okej, musimy zacząć przechodzić na odnawialne źródła energii. Zanim się jeszcze zabezpieczyli i przeszli faktycznie, to powyłączali kopalnie i muszą ściągać energię z Rosji. I oni są chyba bardziej w dupie. To, do czego dążyłem, to że teraz wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy liczyli na to, że szybko będziemy szli w kierunku zmian właśnie na energię odnawialną, to wydaje mi się, że się cofnęliśmy już w tym momencie i teraz będą takie problemy z zasobami energetycznymi, że wszystko, co będzie się dało użyć, będzie używane. Czyli? W sensie, że ten konflikt... Czyli węgiel, wrócimy do węgla. Wydaje mi się, że ten konflikt może faktycznie wpłynąć na to, że się trochę cofniemy w całym tym układzie. No. Że po pierwsze będzie oczywiście zwiększone na pewno w trochę krajach... Trochę tylko żebyśmy potrafili czyściej ten węgiel jakoś wydobywać. Kiedy się czyściej węgla wydobywa? Właśnie, może się da, bo nauka idzie do przodu. To mówisz jak Morawiecki, czysty polski węgiel. Ten z Rosji to brudny i kopci, ale ten z Polski to... Rumiankiem. Ale ktoś mi mówił, że na południu Polski jest brudny, a na północy jest czysty. Jakoś tak. Stary, twój trener ci mówi, że jak się jest chorym, to się nie trzeba ruszać, bo szybciej choroba roznosi po ciele. No, przeprosił za to. No to niech ten typ od węgla też przeprosi. W tym filmiku, który zamiast czwartkowego odcinka puściliśmy na kanale, ktoś tam napisał, że nie wierzyłem, że można akurat w takiej sytuacji ten wątek wyciągnąć. No, jaki był? Wątek, bo powiedziałeś na Ukrainie, a nie w Ukrainie. Czy mógłbym poznać twoje stanowisko na ten temat? To jest zmiana profilowego. To jest ten klimat. To jest zmiana profilowego. Czy to odpowiedni moment na to, żeby... No właśie, Włodek, to ty jesteś co? Separacją? Ja od tego czasu zaczynam zwracać uwagę, jak inni mówią i w radiu słyszę właśnie, ktoś mówi w Ukrainie, a inny speaker mówi na Ukrainie. Oczywiście, że tak. Ja osobiście nie wiedziałem, że to w pewien sposób definiuje twoje jakieś stanowisko. Jeżeli używasz tego świadomie. Większość ludzi nieświadomie używa na Ukrainie, bo tak się nauczyli, nie mają z tym żadnego pomyślunku większego i to jest okej. Okay. Jeżeli ktoś świadomie rozumie, że lepiej byłoby mówić w Ukrainie i zaczyna świadomie używać określenia w Ukrainie, chwała mu za to, ale kiedy ktoś mówi na Ukrainie, to nie oznacza od razu, że jest kuźwa proputinowski. Wodek, czy mógłbym poznać twoje stanowisko? Naprawdę ci ktoś powiedział? No, w komentarzu to znalazłem. W ogóle dziękuję bardzo bardzo dużo maili też wiadomości, było. Które od was dostałem prywatnie, też dostałem wiadomości. A co w sytuacji, jak ja już znam ten kontekst, że na Ukrainę mówi co innego niż w Ukrainie? No. Co jak mi bardziej osobiście, bardziej leży językowo mówić na Ukrainę? Jakoś mi tam jakoś tak... Ja się wtedy bardziej swojsko czuję, jak mówię, że jadę na Ukrainę niż do Ukrainy. Widziałem, że Paulina Mikoła nagrała ten filmik teraz. O, tak? Czy na Ukrainę, czy do Ukrainy? Czy to już było stare w ogóle? Z 2015. No bo ona to już wtedy zrobiła. Ja jej robiłem czubkę, chyba, wiesz? No to dlatego jest taka generyczna. Jedziemy do tych krajów, które już od lat są samodzielnymi państwami. No dobra, może tak jest, w sensie, że ja się muszę przestawić sam dla siebie, mimo że łatwiej mi jest. Nie jesteś aż tak stary. No, w sensie mi jest na przykład, bo już się przyzwyczaiłem mówić w ten sposób, mogę się zacząć. Tylko kurde, no dlaczego, jadę do Ukrainy. Naprawdę to jest mały pikuś, Włod. To jest naprawdę mały pikuś. Jakie jest twoje stanowisko na temat tego na Ukrainę, czy do Ukrainy? Mógłbyś powiedzieć, jakie jest twoje stanowisko? No ja już od dawna staram się mówić do Ukrainy. To był żart. Wiem. Tak? Okej.
W maili, drodzy państwo, trochę nawiązując do rzeczywistości sprzed inwazji, bo te maile też do nas dochodziły. Słuchaj, tutaj Iga postanowiła wysłać ci, ja już ci też przesyłam link do nagrania, a treść maila jest taka. Hej, myślę, że Włodkowi będzie miło, feel good content, jak dowie się, że jego idol kiedyś powiedział kilka słów o polsku. Kontekst, wszystko dlatego, że grał w serialu razem z Paulem Weasleyem, który jest Polakiem. Tu link, masz link. Z innych ciekawostek, kilka razy był w Polsce głównym gościem na Warsaw Comic Con. Paul Wesley. Paul Wesley to jest Stefan. No tak! Z czego? Z jakiego serialu? Z Wampirków, no stary. Z czego? Z wampirków, no ale... Stary. Z wampirki. Dawaj. Stary, no nigdy nie mieliśmy takiej reakcji. Ale stary, ale ty byłeś też tam piszczał, tak, nie? Ian, to ty... No, znaczy bardziej Mon chyba. Ja nie pamiętam, żebyśmy na Lekosięczym w Katowicach, czy gdzieś tam były w Warszawie. Piski, były piski. Ale nie tak, że tylko weszliśmy na scenę i były piski. Nie, bo nie wchodziliśmy nigdy z backstage'u, tylko zawsze byliśmy już między ludźmi. A poza tym, kto by piszczał na nasz widok? No, ale też nie byliśmy tak napakowani jak oni. Nigdy. No nigdy nie miałeś kiedyś taki długi łańcuszek, taki, żeby dotąd się kończył? No, dajmy. I taki winek długi też dotąd. I co? Winek taki dotąd. A, winek, no, no, no. I taką czapeczkę? Dajcie jeszcze chwilę, patrz. Ty, urosła ci! Ty, urosła ci bu... Patrz jako łapa, stary. Ty, co ty gadasz? Chodź jako łapa. A, zrób tak. Tak? O, kurwa! Nie, to jest tak samo jak było. Nie. To jest tak samo jak było. Nie. Nie? Nie, urosła ci buła chyba trochę. Buła. Ty jesteś jak Alberto Dwutakt. Gleba, gleba, łapa jak bochen chleba. Gleba, gleba, łapa jak bochen chleba. Ty ga... Nie, stary, stary, no nie, no. Jakby ci nie urosła, to bym... Ej, urosła Włodkowi buła. Myślę, że nie pamiętam, myślę, że była mniejsza, myślę, że taka sama. Nie, myślę, że ci urosła. Trzeba by wyciągnąć te starodziny. Jest grubo, trzeba się bać. Nie masz takich. Nie masz takich? Nie masz takich. Nie masz takich. On też nie wie, co. On też ewidentnie ale też nie tak wie. Mówi tak amerykańsko. Nie masz traki. O tak, a pokaż komentarze, może jest napisane w komentarzach. Nina speaks English and Bulgarian, Paul speaks English and Polish, Ian just speaks. No dobra, nie ale go zaorało w top komencie. Nie wiesz, kto to jest Nina. Drodzy państwo, bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się już jutro, a w jutrzejszym odcinku Włodek opowie o swoich ulubionych ukraińskich potrawach. Prawda? Okay. I pamiętajcie, że naprawdę codziennie trzymamy kciuki za wszystkich, którzy mają rodziny na Ukrainie, którzy mają znajomych na Ukrainie. Jeżeli macie tam kogoś, to wiedzcie, że naprawdę wspieramy was i mam nadzieję, że to się szybko skończy i tak no, pozytywnie. Ja jestem najbardziej się da. Niezmiennie dumny ze wszystkich chłopaków, którzy walczą teraz na Ukrainie o niepodległość kraju. Tak jest. Trzymajcie się ciepło i pozostańcie lekko stronniczy.